Moim zdaniem jednym z najciekawszych nowości na nadchodzący sezon przygotowanych przez firmę Sonic Sports jest ten namiot, który stoi za mną. Do naszej gamy namiotów z serii Eskatec BV One Man oraz Two Man dodaliśmy Eskatec Euro BV. Zacznijmy od wymiarów, ponieważ jak możecie zobaczyć, ten namiot jest naprawdę duży. Namiot ma 1,95 m wysokości, 310 cm szerokości oraz 360 cm głębokości, więc jest naprawdę duży, pomieści bez problemu dwa łóżka, dużo sprzętu, stolik, krzesła, cokolwiek potrzebujecie na swoje długie zasiadki. Ok, przejdźmy do przedsionka, który nam się w tym namiocie tworzy. Przez to, że zastosowaliśmy krótszą konstrukcję namiotu, uzyskaliśmy przedsionek, w którym możemy przetrzymywać spodnie, buty, jakieś torby, których rzadko używamy, czy chociażby nasze wiadra z przynętami. Przy tak dużym namiocie warto też wspomnieć o oknach. W tym namiocie zastosowaliśmy dwa duże okna z przodu oraz jedno bardzo duże okno z tyłu, wyposażone w zamki, dlatego możemy odpiąć okno z zewnątrz, jak i wewnątrz, czyli jak pada deszcz, nie musimy wychodzić poza namiot. Oczywiście we wszystkich naszych oknach, zarówno tylnych, jak i przednich, mamy zastosowane kieszonki, czyli możemy wszystkie nasze najpotrzebniejsze akcesoria sobie rozlokować, tak żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie co jest. Oczywiście przednie okna wyposażone jeszcze w taką rozpórkę, która podczas letniej burzy może nam posłużyć temu, że mamy cyrkulację powietrza w środku i jakby jest świeżutkie powietrze, przewiew w namiocie. Namiot wyposażony jest w nowy system zaciskowy, który jest dużo silniejszy niż w poprzednich wersjach. Z jednej i z drugiej strony mamy po dwa rzepy na wędki oraz opcjonalnie możemy dokupić do namiotu daszek, który jest tak zwaną narzutą, która redukuje kondensację pary wodnej w środku namiotu. Najlepszą i najważniejszą cechę zostawiłem dla Was na koniec, a mianowicie podłoga w pierwszym namiocie w Soniku jest zapinana na zamek. Jest to o tyle ważne podczas europejskich zasiadek w Polsce bądź za granicą, że żadne gryzonie czy owady nie wejdą nam do środka do namiotu, oraz w zestawie otrzymujecie podłogę lekką, lecz bardzo wytrzymałą, typu Ruba Light. I dodatkowo dostajecie taki dywan z materiału podgumowanego, cięższego, z którego łatwo się zmywa wszystkie brudy. Mocuje się go na rzepa oraz z tyłu na klipsy. Dodatkowo dla wszystkich użytkowników i zwolenników grubych podłóg, właśnie podgumowanych, którzy chcą używać jej w zimniejszych miesiącach, która dodatkowo izoluje nam od podłoża, możecie dokupić całą gumowaną podłogę zapinaną na zamek. Namiot dedykowany dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę oraz które pragną od namiotu posiadania dużej przestrzeni użytkowej. Namiot dostępny będzie w pierwszym kwartale 2023 roku.